Staram się zrobić filmik bez cięć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy wyjdzie? Muzeum mieści się przy głównej drodze między Iłową a samym Żaganiem. Tam mamy wartownię, taką wieżyczkę wartowniczą. A tutaj jest całe muzeum. Wam ciekawie, bo wtorki jest za darmo. Warto przyjść, dowiedzieć się tej historii. Nie tylko naszej, bo tutaj było różne kraje. Muzeum jest czynne też w soboty od 10 do 17. Bilety też są w miarę tanie. 5 zł dorośli, 3 zł dzieci. Tu mamy rekonstrukcję wieżyczki wartowniczej. Jest pewnie wejście do niego, oczywiście, który był konstruktorem, był Polak. Kapitan Kolanowski. Ja dobrze pamiętam, jeszcze raz powtarzam, ale... Wejście na wieżyczkę. Muzeum. Idziemy zobaczyć barak. I znowu kręcę filmik i wieje wiatr. Może jak nie potnę tego filmiku, to na koniec dam zdjęcia, a jeżeli go potnę, to w międzyczasie może powstaną jakieś zdjęcia fajne. No, skóry z tego muzeum fajne rzeczy tam są. No, zobaczymy. Specjalnie Niemcy budowali te baraki na takich podwyższeniach, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Widzicie, tam jest prześwit wszędzie, żeby właśnie nie było podkopów. No i się pomylili, bo byli cwansi i podkop zrobili. Jak to wygląda w środku, zaraz zobaczymy, czy tam jest opcja wejść. Nie ma. Budka wartownicza, a w niej moja curunia. Idziemy do środka zobaczyć, bo jest jednak wejście. A to jest cały sprzęt obolowy. Typu sportowe rzeczy i tak dalej. To jakaś świetlica w domu. To jest taka świetlica wojskowa, czy wojskowa. No tutaj odmyślali jakieś plany. Tutaj mamy coś takiego. Fajnie trzeszczyk. To było słychać, że ktoś idzie. Jako drewno. Tak powinno być.
Super sprawa, co? Myślicie, jak to zrobiłem? Proste. To jest lustro. To jest ta właśnie rekonstrukcja pompy powietrza. Czyli tym pompowali powietrze do tuneli podziemnych. Tak wygląda tunel. To jest ten Harry słynny, którym uciekli. Uciekło trzech w sumie. Trzech, których przeżyło. To było dwóch Norwegów, jeden Holender. Ale w sumie to uciekło już więcej, tylko tego nie powiedzą, bo dla mnie ucieczka jest taka, żeby nie wrócić z powrotem do tego obozu. Jeżeli zginęli, to uciekli. Zginęli w czasie ucieczki, to uciekli. No w ogóle trzeba być człowiekiem z charakterem, żeby się nie poddać tutaj i walczyć. Proszę, tak spędzali czas. No mieli dosyć też tutaj. Jeżeli były takie warunki, jak tutaj jest, no to mieli warunki, proszę bardzo. To jest maszyna do szycia. Ciekawe, czy jest tam. Jest. Taką miałem w domu. Z takim przykryciem też. Na środku stół. Kółeczka. Kręcko. Dobra, wychodzimy stąd. Muszę chyba to obciąć. Tutaj jeszcze jakieś po niemiecku coś. Stój amerykańskiego pilota. Tutaj oficerowie. No, zobaczymy. Tu jest kanadyjska siła powietrzna. Tu pewnie będzie amerykańska. Tak? Nie. Południowoafrykańska siła. No, super. Tutaj to Angole. Królewski, no. Nowozelandzkie siły powietrzne. Tutaj będzie królewska, to będzie Anglia. Tak jest. Królewska, australijska siła powietrzna też nie. No ale wtedy okupanci na Angolę. No dobra, nieważne. No, to pewnie jakiś strażnik. Szwabski. No, oczywiście. Chyba, nie wiem. Tak to wygląda. Domino, proszę. Łyżwy nawet tu mieli. Tak wyglądał podkop. 9 metrów w dół. Niemieckie dokumenty. Pułkownik Friedrich Wilhelm von Linden, coś tam. Na pewno ma na sumieniu dosyć sporo. Ten szwabski strój. Śmiertelniki. Tak wygląda. Tego nawet nie komentuję. Nasz polski. Nasze orzełki.
tym oborze było około 100 Polaków, z czego 6 wzięło udział w wielkiej ucieczce. Jeden porucznik Kolanowski, o ile dobrze pamiętam, był inżynierem, konstruktorem wejścia do tuneli. Tunelów było 3. Widzimy tutaj już ruskie oznaki. Był tunel. No proszę. No były protezy w tamtym czasie. Tunelów było 3. Hary, którym ucieczka się powiodła. Był najdłuższy, ponad 110 metrów. O, to jest brytyjski strój. Był też, wracając do tuneli, były 3. Harry, 110 metrów. Tom i Dick. Tamte zostały, że tak powiem, zdemaskowane. Jeden został zdemaskowany, a drugi wychodził na powiększonym terenie obozu. Także. A tak wyglądała sala, zdaje się, chyba w barakach. No tak to mniej więcej wyglądało. No i dobrze, że było tyle desek, to mieli z czego robić podkopy. Tu zrekonstruowany plan obozu. Zrobimy teraz taki mini przelot. Jedna wieżyczka. Tutaj widzimy podkop Tom. Tu jest słynny podkop Harry i tam brakło parę metrów do lasu. Może by był później wykryty, a tak to został wcześniej wykryty, no i nie wszyscy uciekli, co mieli uciec. A gdzie jest jeszcze Dick? Jest Dick. I tu jest Dick. A, to najbardziej spodziewany tutaj mógł być ten podkop. A teraz robimy z lotu ptaka. No to Dick był tu i tam. Trudno stwierdzić, o co tu chodzi. Jeszcze raz wrócę do tego. Oj, przepraszam, to nie był Dick, to był jeszcze jakiś inny. To okazuje się, że były 4. Dobra, teraz zrobimy coś takiego. Kończymy zwiedzanie obozu, z którego odbyła się wielka ucieczka z podkopami podziemnymi. Uciekło 75. Czego 3 nie złapali. Ilu zamordowali w czasie ucieczki, tego nie wiem. Reszta wymordowana właśnie specjalnym rozkazem Hitlera za ucieczkę. Dalej jest jeszcze mauzoleum, ale to już nie dzisiaj, to może następnym razem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Oglądałeś, zostaw lajka. Zasubskrybuj, będziesz wiedzieć o ustawie dzwoneczek, będziesz wiedzieć o następnych jakich filmikach. Robię je prawie co tydzień o różnych tematach. Także zapraszam na kanał.
Na dzisiaj to tyle. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć.